funkcjonują z rynkiem. Jest z tego, co wywnioskowałem, też trochę głosów przeciw, bo nigdy nie jest tak, żeby było to coś, co się wprowadza ze 100% poparciem. Nie wiem, jak to wyważyć, czy takie zebranie byłoby miarodajne, czy dałoby jakiś obraz wiążący do podjęcia takiej decyzji. Dziękuję bardzo. Pan Radny. No, wydaje mi się, panie Adamie, że no dobrze by było jednak, żeby umożliwić mieszkańcom demokratyczny sposób wypowiedzenia się na ten temat, bo decyzja nasza, czy decyzja radnych tutaj będzie no, wiążąca dla mieszkańców i konsekwencje tego oni poniosą, albo nie będzie tego, albo on będzie. I wydaje mi się, że dobrze by było, żeby w najbliższym czasie takie zebranie zrobić, umożliwić też w tym zebraniu udział przedsiębiorcom, którzy tutaj działają na tym terenie i żeby wspólnie może jakieś stanowisko wypracować, bo no, dotyczy to tego rejonu i to, żeby tutaj do podobnych spotkań doszło, żeby wspólnie osoby z strony zainteresowane ruchem lub przeciwni temu wypracowali jakieś stanowisko. To wnioski, które został skierowany już grubo parę miesięcy temu podpisało się ponad 120 podmiotów gospodarczych funkcjonujących tutaj w ścisłym centrum. Oczywiście no, nie może to być decydujący w tej sprawie, ale uważam, że jest to niemała ilość placówek. W zasadzie nie spotkałem się z negatywną opinią co do jakiejś koncepcji częściowego otwarcia rynku.